Jest z nami Mariusz Śrutwa, żyjąca legenda poniekąd chorzowskiego ruchu, słynny napastnik grający z numerem 10. Panie Mariuszu, Wigilia Niebieskich, wiadomo, to już jest poniekąd tradycja wieloletnia. Jak to wyglądało za czasów, kiedy pan był piłkarzem? Jak teraz to wygląda? Czy są jakieś różnice? No tak, rzeczywiście, to już kolejna Wigilia, tradycja Niebieskich, moja też, już trudno mi zliczyć, na pewno powyżej 10, może nawet więcej. Były różne, było mniej ludzi, było więcej ludzi, była Wigilia w tej kawiarni, była w innym miejscu. Pamiętam taką, którą organizowaliśmy z kibicami, bo zarząd zakazał, też była w historii całkiem niedawno i wtedy było chyba najwięcej ludzi, więc to też o czym świadczy. Natomiast na tej Wigilii zawsze jest jedno, fajna atmosfera, sympatyczni ludzie i prawdziwi przyjaciele Niebieskich. Panie Mariuszu, czy inaczej przeżywa się Wigilię, kiedy w trakcie sezonu się jest aktywnym zawodnikiem Niebieskich i przychodzi na Wigilię? Czy jest jakaś różnica, kiedy przychodzi się już potem jako osoba postronna, jako kibic? Dla mnie nie było żadnej różnicy, bo niezależnie od wyników, od sytuacji zawsze byłem. Jak widzimy dzisiaj, jakoś opustoszało i chyba piłkarzy nie ma. Ale to tak na marginesie, może gdzieś mają już poplanowane urlopy i wyjazdy. Tak jak wspomniałem, dla mnie zawsze było tak samo, zawsze niebiesko, zawsze rodzinnie i zawsze dużo znajomych. To może jeszcze zapytam tak od strony piłkarskiej, bo dużo osób mówi, że słaby rok dla ruchu. No ja osobiście się nie do końca zgadzam, bo pierwsza część dość niebieska, trzecie miejsce na koniec sezonu, druga nieco słabsza. W pana karierze też były takie momenty, gdzie ruch wyglądał na początku słabiej, potem to wyglądało lepiej. Czy jakaś taka informacja podsumowująca ten rok i informacja dla zawodników, co mogliby zrobić, żeby wygrzebać się z tego słabego 15 miejsca? Zgadza się, różnie było, raz lepiej, raz gorzej, raz na początku dobrze, na końcu źle, albo czasami odwrotnie. Natomiast niestety profesja piłkarska, a ogólnie sportowcy mają ten problem, że rozlicza się nie z tego, co było, tylko z tego, co jest. Czyli najczęściej z ostatniego spotkania, ostatniego wyniku. Wiemy, że to nie było dobre, wiemy, że miejsce w tabeli jest bardzo, bardzo złe. Natomiast myślę, że teraz dużo spokoju przede wszystkim. Chyba trzeba zachować, odpocząć, zwłaszcza psychicznie, przepracować dobrze okres przygotowawczy. No i co, walczyć o to, żeby utrzymać się w lidze. No to ja mam takie, powiedzmy, pytanie dość ciężkiego kalibru, ale to dlatego, że kibice zawsze szanują Mariusza Śrutwę za to, że mówi co myśli, a mówi ciekawie. Czy uważa pan, że z takim składem personalnym ruch ma co przystępować do rundy wiosennej, czy jednak powinny nastąpić jakieś rotacje personalne? Ja mam nadzieję, że nie będzie osłabień, bo to jest najważniejsze. Na nasze szczęście liga jest na pół dzielona i punkty również. W związku z tym ta nasza strata będzie jakby mniejsza. Bo wtedy to jest kwestia jednego, dwóch meczy. Jeżeli pierwszy, drugi dobrze się ułoży, to może być bardzo dobrze na końcu i już po kilku kolejkach będziemy gdzieś sobie spokojni patrzyli na tą tabelę. Ja mam nadzieję, bo niepowodzenie i spadek myślę, że wiązałby się z wielkimi problemami dla klubu. Chyba nikt nam, ani my przede wszystkim sami tego nie chcemy, ani nam nikt nie życzy. W związku z tym rotacje i zmiany zawsze są konieczne i zawsze fajnie, jak ktoś przyjdzie i wzmocni zespół, a nie uzupełni skład. Mam nadzieję, że ktoś wzmocni ten zespół, natomiast jeżeli nie, no to obyśmy nikogo nie stracili. Świetnie. No to w takim razie w imieniu redakcji, w imieniu wszystkich kibiców życzymy zdrowych, rodzinnych, niebieskich świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Ja również wszystkim kibicom niebieskich i nie tylko życzę zdrowych, spokojnych, wesołych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Mariusz Śrutwa, zapraszam wszystkich do oglądania TV Niebiescy.